Witam Was wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku z naszej serii Minecraft. Gra 19, Survival. Jak widzicie, dużo się pozmieniało między odcinkami. Teraz pokrótce powiem, co się zmieniło. Możliwe, że co nieco pominę, ponieważ generalnie to byłem na wakacjach i przez jakiś czas nie grałem w Minecrafta. No, odcinek, co się niedawno pojawił, to został nagrany jeszcze przed moimi wakacjami, więc co nieco tam pamiętałem, co było ostatnio. Jak widzicie, otrzymałem dużo diamentowych rzeczy, ponieważ... a także to złote, ponieważ udałem się jeszcze raz do podziemi, uznałem, że nie ma sensu robić drugiego filmu o tym samym. Takowoż udałem się do podziemi poza kamerką i zdobyłem te fajne rzeczy z takimi oto zaklęciami bardzo sympatycznymi, które mi się bardzo podobają. Nie wiem, czy tutaj się coś zmieniło. Chyba tak, dostałem chociażby Darzynie 3. Darzynie 3 to jest fortuna. Jeszcze jest od strony skąpione szerokospita od ciebie. Habienie. Habienie to jest ten looting po polsku, jak to się nazywało. Łupienie, coś podobnego, może nie pamiętam dokładnie. Jeżeli chcecie wiedzieć, co oznaczają pozostałe nazwy, to zapraszam do poprzedniego odcinka, gdzie to tłumaczyłem. Teraz nie będę to powtarzał. Czy tutaj może coś mam ciekawego? Nie, to też mówiłem ostatnio. Co takiego jest? Oprócz tego zrobiłem sobie, co nieco porobiłem z portalami. Zaraz zobaczycie, o co chodzi. Wchodzimy do Netheru. I tutaj mamy jeden portal i tutaj portal kolejny. One obydwa prowadzą do ciekawych miejsc. Najpierw zajrzyjmy do tego. Tutaj trochę pobudowałem się do góry, ponieważ w imię expa walczyłem z naszymi kochanymi pigmenami. Pigmen Never Dead. Coś. Tutaj jesteśmy w tym miejscu, gdzie jakby gdzie ostatnio zrobiliśmy sobie stół do zaklinania i naszego fantastycznego pana z miłe mięso. To czy chemika, alchemika, kapłana, wiadomo, co chodzi. Oprócz... dałem sobie tutaj śmietnik, do którego wyrzucam rzeczy, których nie potrzebuję. Nie chcę mi się tutaj dawać lawy, poza tym nie wiem, czy mi coś od tego nie spłonie. A tak może się po prostu zespawnować i tyle. Nie mam nic przeciwko temu. Tutaj jest łóżko, w którym mogę przespać noc, tak żeby na przykład nastał dzień i żeby nasz alchemik mógł pracować. Wracamy do Netheru. I pokazujemy Wam kolejny portal. Ten, który się znajduje o tutaj. Hop. I teleportujemy się do innych podziemi, ponieważ postanowiłem zrobić sobie portal do podziemi. Tutaj no trochę sobie pokopałem. Nie mogłem dać bliżej portalu, ponieważ mnie teleportowało do zwykłego portalu, jakby te portale się łączyły. Jak ktoś gra jako co nieco w Minecrafta, to wie, o co chodzi. No i to chyba tyle z tych rzeczy, które się zmieniły. A więc... wracamy do naszego domku i... ponieważ potrzebuję... różnych rzeczy. Jeżeli chodzi o plan na dzisiejszy odcinek, to postanowiłem, że znajdziemy sobie bastion i go ograbimy. Aczkolwiek potrzebuję do tego trochę rzeczy, którymi mogłem się mostować przez lawę. A więc użyjemy do tego. Trochę rzeczy sobie wywalimy, bo nie będą nam potrzebne w Netherze.
No to sobie wywalmy jeszcze. I coś tu jeszcze trzeba było wziąć. Myślę, żeby wziąć trochę drewna, żeby móc sobie robić jakieś pochodnie czy coś. Czy mam gdzieś węgiel? Po węgiel trzeba by się wybrać, bo mi będzie potrzebny. Może nawet bym się udał po to do fortecy, bo tam są te szkielety bardzo sympatyczne, które dropią węgiel. Pokażę wam w ogóle lifehacka. Nie ma co się budować po netherze takimi pełnymi blokami, skoro można z nich robić łupkowe kachle, czyli płytki, wiadomo o co chodzi. Łódkę powiedzmy też wezmę, bo będę nią robił MLG. Nawet o tym nie myślałem, ale to jest dobry pomysł, myślę, więc będę to robił. O! Co masz na stanie? No i drogi człowieczku. Nie wiem, czy gdzieś w pobliżu są bagna, więc kupię ten storczyk, bo jest ładny. Co ja tam mam? Zignorujmy. Nawet kilka kupmy, bo to ładne kwiatki są. I w sumie, jak tak sobie myślę, to w netherze, jak będziemy go eksplorować, przydałoby się trochę mikstur na odporność, na ogień, więc pójdźmy sobie do netheru i trochę pohandlujmy z piglinami. Zapiszmy. A tobie nie mogę dać tych spodni, bo ty już masz. Ech, cholera, no. No do ciebie nie będzie najwyżej. Zróbmy tak, bo nie chcę tracić swoich przedmiotów bezsensownie. Zrobimy sobie skrzynkę, do których odłożę wszystkie różne rzeczy, których nie będę. A, no tak, bo nie lubię się mnie otwierającego skrzynek. Więc jak widać, skończyło mi się złoto, ale ja to nie będę wracał do gry, bo w tym czasie zacząłem grać w Sudoku. Pomysł wygrałem, wracamy do Minecrafta. No, jak widać, całkiem przyzwoite tutaj potionki dostałem. Bardzo mi się to oczywiście podoba. Oj, trzeba będzie je zablokować na jakiś czas. Jak to sobie myślę, to nawet fajnie, że dostałem te wszystkie piaski dusz, bo one przydadzą mi się. Ech, kurde. Jak to tutaj zrobić, rozwiązać? Chyba trzeba będzie... Chociaż nie, w sumie to miejsce jest na naszej drodze, gdzieś tam w przód do bastionu hipotetycznego, więc będę pamiętał, gdzie to jest, bo będę miał drogę wytyczoną. Myślę, że tego wszystkiego po prostu nie pomieszczę w swoim inwentory. Zróbmy to tak. Kolejna skrzynka, lecimy. Dlatego właśnie bardzo użytecznymi są tak zwane mikstury. Teraz trzeba by się podbudować kurę.
idealnie. Oj. Zakupek. Czuję się on nie ja. No cóż, pierwsza potka poszła sobie stąd, już jej nie ma z nami. Widzę tutaj Soul Sand Valley. No dobra, pójdźmy tam jak najbardziej ciągnie. Aha. No to tyle by było z lądu. No cóż, kopiemy się dalej. No jak miło, wycieczka w ciepłe kraje. Chociaż chyba, jeżeli tak, to jest basaltowa delta, to ja tutaj nie idę. Nic nie ma. Patrzcie, jaki reakcyjny jestem. Ja refleks mam wspaniały. Kto napisze najlepszy hymn pochwalny w komentarzu, dostanie serduszko. Teraz patrzę, że zdobyłem trochę expa, co mi absolutnie nie przeszkadza. O, dobra. Jest ląd. Tutaj jest forteca. To już będę wiedział, gdzie szukać jakichś widerowych czaszek czy czegoś innego. Innego tam ciulstwa. Co to jest? To jest szkielet widerowy? Nie, to jest Enderman. W ten sposób to może zaznaczmy. I chyba bym tak wyszedł tutaj na górę. Zróbmy to bardzo sprytnie oraz fantastycznie. Trzeba by tam wejść i zatkać tą lawę, bo ona problemy sprawia. Wychowawcze. Nie dzieli się cukierkami, a dzieli się tylko zapałkami. Ta dziewczynka z zapałkami, nie wiem, która paliła dzieci na stosie. Dobra, 64 to i tak jest dość dużo, to są tak 3 staki mączki kostnej. Więc no nie będę na to narzekał. Podoba mi się. Ciekawe, gdzie by można w ogóle wykorzystać ten blok jako blok. Kurde, tutaj też jest basaltowa delta. No cóż, chyba trzeba będzie przez nią po prostu przebrnąć, bo jej nie unikniemy. Blend jest. Tutaj z kolei widzę czorta demona jednego. Tylko jeden węgiel, naprawdę. Ech, no dobra. Wyrzućmy to. I węgiel chyba zostawiłem w skrzynce. Fantastycznie. No, widzę, że trzeba będzie rzeczywiście pójść po te szkielety.
bo trochę u mnie kiepsko z węglem i z tymi świeczkami. Dobra, idziemy się poprzechadzać. O! Jak miło! Bastion. Tylko pytanie, od której strony się do tego kosa zabrać. Zrobimy tak. Zaraz zobaczycie, jak mi się nie chce tłumaczyć. Dojdźmy tam do tamtego miejsca i zobaczmy, z jakim bastionem mamy do czynienia. O, najlepiej! To jest ten taki bastion... skarbowy, jak mi się wydaje. Czyli ten z dużym skarbem. Chyba, że nie. No ale raczej... To nie są we dwa bastiony? Nie, raczej nie. Jestem zdziwiony. To od czego by zacząć? Oj! Są wiaderko lawy. A, no cóż. Ale da się to nadrobić na szczęście. Wiaderko lawy jest dobre, żeby się pozbywać takiego plugastwa, którego nie chcesz się pozbywać ręcznie, bo możesz zdenerwować pigliny. Myślę, że się nam jak najbardziej przyda. Bardzo fajne rzeczy tu mają. Chociaż mogłyby być lepsze, przyznaję. Ale coś by można jeszcze wyrzucić. Ponieważ tutaj mamy dużo złota, które przydałoby się zebrać.
Looting po polsku to była grabież. I tutaj widzę dwie skrzyneczki, więc się po nie udamy. Tam nie wszedłem, bo to było tak, no, kiepściuchno. Jest tu jeszcze coś? Tak, jest jeszcze taka gnida parszywa. Dobra, wchodzimy. Tu mam nadzieję, że tu już nie ma żadnego... O, kickstep. Nie przeszkadza mi to? Jedwabne tykanie mi nie przeszkadza? A oprócz tego wezmę to, to... jestem bardzo mądry. Napiszcie mi w komentarzu, że jestem bardzo mądry, bo czasami nie zdaję sobie z tego sprawy. Tak dobrze mądrość swoją maskuję. A na dół boję się schodzić, bo tam biegunie straszne, gmeny i różne inne ciulstwa, których nie chcę nic mieć w styczności. No dobra, wracamy już, dużo zdobyłem fajnych rzeczy. Tak więc, zróbmy to w ten sposób, mam nadzieję, że nic mnie nie zepnie. Dziękuję wam bardzo za oglądanie, subujcie, łapkujcie. W następnym odcinku już będę w domku, bo nie chcę mi się nagrywać wracania. Do widzenia.